No to widać, akwarysi Rafał z tej strony. Jakiś dziwny widok tego akwarium, dlatego że dzisiaj zejdziemy sobie poniżej poziom akwarium i sobie omówimy sobie tego pana. Czyli dzisiaj będzie film o tym, jak często należy czyścić filtr kubełkowy. Słuchajcie, odgarnę tutaj, zdejmę inne rzeczy, pokarmę. Nastawimy sobie na ten filtr. Dobra, słuchajcie. Jak u mnie wygląda filterek? Tutaj oczywiście jest, w tej szafce, gdzie on stoi, jest bałagan. Niektóre rzeczy są bardzo zakurzone, jak widzicie. Dlatego, że do tej części szafki ja praktycznie nie zaglądam. To znaczy, zaglądam tylko z dwóch powodów. Pierwszy to jest, żeby zobaczyć, czy nic nie cieknie. Ewentualnie przetrzeć kurz, który się tutaj nie zbiera. I tyle. I to wszystko. Słuchajcie, teraz sobie zobaczyłem, kiedy tak naprawdę ten filtr był odpalony. To jest Tetra X1500+. Teoretycznie przeznaczony jest do 700 litrów, czy 800 litrów akwarium, natomiast myślę, że sprawdza się idealnie w tej 450, którą mam. I teraz, moi drodzy, uwaga. Pojawiały się pytania na necie. Rafał, jak często czyścić kubełek? Co ile trzeba czyścić kubełek? Niektórzy youtuberzy też nagrywają filmy o tym, jak czyścić kubełek, jak często. Ja nie chcę tutaj mówić o merytoryce tych filmów, czy one są w porządku, czy one są nie w porządku, czy tam youtuberzy przekazują dobre informacje, czy złe. Ja wam powiem, jakie są moje doświadczenia i ja wam powiem, jak często się z mojego punktu widzenia powinno czyścić filtr kubełkowy, czyli wkłady filtracyjne, które są w nim. W związku z tym powiem wam od razu na wstępie. To nie będzie film o czyszczeniu kubełka. To znaczy, nie będziemy go otwierać, nie będziemy czyścić wkładów, nie będziemy tak naprawdę otwierać go. Bo jak często się powinno otwierać filtr kubełkowy? Słuchajcie, ten filtr kubełkowy działa u mnie ponad 2 lata od momentu zalania. Znajdują się w nim wkłady filtracyjne gąbkowe. A dlaczego mówię o wkładach, to powiem za chwilę, dlatego że jest to bardzo istotny element. Znajdują się tutaj gąbki. Chyba jakaś ceramika, z tego co pamiętam jeszcze. Bodajże Matrix, albo mniejsza o to. Nie pamiętam już nawet. Musiałbym wrócić do filmu, jak uruchamiałem ten filtr i wtedy zobaczyć. Natomiast nie pamiętam, nie sprawdzałem tego. Wiem, że są gąbki, dlatego że filtr kubełkowy ja lubię, jak są na gąbkach i na ceramice i to moim zdaniem jest w zupełności wystarczające. W związku z tym, odpowiedź na filtr kubełkowy, wróć. Odpowiedź na to, jak często otwierać i czyścić filtr kubełkowy. Moja odpowiedź jest jednym słowem i brzmi ona nigdy. Tak, dobrze słyszeliście. Najlepiej nigdy. Dlaczego? To jest duży filtr. W nim są wkłady filtracyjne. Tak naprawdę po 2 czy po 3 latach ten filtr jest mega dojrzały. Po prostu mega dojrzały. I w momencie, kiedy on pracuje bez zarzutu, kiedy pracuje dobrze i przepływ ma w porządku, nie ma co go otwierać, dlatego że po prostu spełnia on swoją biologiczną funkcję. Pamiętajmy o tym, że filtry kubełkowe są filtrami, które są filtrami biologicznymi. Tutaj mają nam się rozmnażać bakterie. Tam ma być szlam, tam ma być muł, w którym one żyją. I dzięki tym dobroczynnym bakteriom tak naprawdę cyk azotowy w naszym akwarium pracuje. I mając dobry, dojrzały filtr, tak naprawdę ja się nie muszę martwić, że podmienię w swoim akwarium nawet 50 litrów wody. Czy, tfu, przepraszam, kłamie, 50% wody, bo ja wiem, że ten filtr po prostu będzie działał jak powinien. Ja wam powiem wam natomiast, kiedy filtr należy czyścić i jak to najlepiej sprawdzić. Nie sprawdzamy, czy trzeba czyścić filtr otwierając go i sprawdzając, czy wkłady są brudne. Nie, wkłady mają być brudne, a im brudniejsze wkłady, tym lepsza praca filtra. W związku z tym, jeżeli ktokolwiek wam powie pierdoły, że, bo to trzeba nazwać pierdołami, albo nie wiedzą, że filtr trzeba czyścić raz w miesiącu, czy raz na 2 miesiące, czy raz na 3 miesiące, nie wierzcie takim akwarystom, bo to jest
kompletna bzdura i ludzie, którzy ją mówią i powtarzają, czy na forach, czy na YouTubie, to są ludzie, którzy kompletnie nie mają pojęcia o tym, co mówią. I nie mają tak naprawdę podstawowej wiedzy o akwarystyce w mojej ocenie. No bo jeżeli ktoś twierdzi, że filtr należy wymieniać, znaczy wkłady należy czyścić raz na miesiąc lub czyścić je w wannie pod wodą z kranu, no to kompletnie nie wie, z czym się je akwarystykę, nie ma o tym pojęcia i nie ma żadnego doświadczenia. Ja wam natomiast pokażę, jak sprawdzić, czy filtr kubełkowy, który macie, pracuje dobrze i naprawdę nie trzeba do tego ani otwierać kubełka, ani robić żadnych innych zabiegów. A jak się to sprawdza? Już pokazuję. No dobra, moi drodzy. Sprawdzamy, czy filtr kubełkowy działa w porządku. Otwieramy pokrywę, jaką byście nie mieli pokrywę. Tutaj jest wylot filtra kubełkowego. Widzicie? On jest ustawiony na połówkę. I zobaczcie. Jest ruch wody? Jest ruch wody. Czy ten przepływ spadł w stosunku do tego, co było kiedyś? Na pewno spadł. Czy, jak to się mówi, dobrze sika? Zobaczcie. Moim zdaniem sika wystarczająco. I w związku z tym, tak właśnie sprawdziliśmy, czy filtr kubełkowy działa tak, jak powinien. Oczywiście, jeżeli go wyczyścimy w tym momencie lub wyczyścimy część wkładów, ten przepływ wzrośnie. Ale tak naprawdę tutaj przy filtrze kubełkowym nie chodzi w 100% o przepływ, ale chodzi też o to, żeby woda równomiernie przechodziła przez wkłady i żeby tą wodę w odpowiedni sposób filtrowała. Moi drodzy, w związku z tym, jak długo jeszcze ten filtr będzie u mnie zamknięty? Ja myślę, że spokojnie do końca roku. Wtedy ewentualnie go otworzę i wyczyszczę część wkładów. Na pewno nie wszystkie, bo czyszcząc wszystkie wkłady w kubełku, tak naprawdę zubażamy florę bakteryjną, która tam się znajduje, czyli zabijamy tak naprawdę, czy wypłukujemy te dobroczynne bakterie, które znajdują się w tym filtrze i robią nam robotę filtracyjną. A jeżeli byśmy jeszcze je wyczyścili pod bieżącą wodą w kranie, no to już w ogóle zabijamy je w 100% i to jest największa głupota, jaką można zrobić. Jak poprawić natomiast wydajność filtra? Jest na to sposób, nie odłączając kubła, nie otwierając. Zobaczcie tutaj, co my tutaj mamy. I to będę musiał zrobić. Tutaj mamy, jak widzicie, węże. W jakim stanie są te węże? Zanurkujemy sobie i zobaczycie, że te węże no, są brudne. One nie są jakoś tam strasznie brudne, dlatego że one były jakiś czas czyszczone temu. No ale jak widzicie, osad jest. Oprócz kurzu na zewnątrz jest osad w środku. I teraz, żeby zwiększyć przepływ filtra, tak naprawdę dobrym sposobem jest zamknięcie zaworów jednego drugiego, wyłączenie oczywiście na chwilę filtra i przeczyszczenie węży filtracyjnych. Jak się to robi, to pokażę Wam na pewno na filmie, kiedy będę je czyścił. Natomiast najprościej zrobić to na dwa sposoby. Pierwsze to jest specjalna szczotka taka na sznurku czy na sprężynie, którą po prostu przeczyścimy. Taka trochę szczotka do butelek. Drugi sposób jest to podłączenie takiego węża pod jakiś drugi wąż z ciśnieniem, na przykład zwykły od prysznica lub wąż taki ogrodowy, włożenie do tego węża kawałka gąbki, żeby on kilka razy pod wpływem tego ciśnienia po prostu przeleciał przez te węże i on je wyczyści. Bo tak naprawdę te węże też mają znaczenie, jeśli chodzi o przepływ wody w samym zbiorniku. Jeżeli one będą naprawdę zaglonione, zabrudzone bardzo mocno, to ten przepływ siłą rzeczy nam bardzo, bardzo spadnie i może zaburzać pracę samego filtra. No dobrze. Na samym początku filmu wspomniałem też o takim rzeczy jak wkłady. Czy wkłady, jeśli chodzi o czyszczenie filtra, mają znaczenie? Mają. Mają, słuchajcie, i to kluczowo. Wiadomo, że wkłady powinny być jak najdłużej brudne, powinny one jak najdłużej w filtrze siedzieć, natomiast nie wszystkie wkłady. Otóż, jeżeli stosujemy do filtra węgiel albo stosujemy włókninę filtracyjną, czyli czy to będą te paski fizelinowe, czy płaty na całą, taka tetra ma na przykład na całą powierzchnię koszyka specjalnie powycinane wkłady,
Czy to będzie wata, normalna wata włożona po prostu do filtra. Pokażę Wam, jak wygląda wata. Albo nie pokażę, bo mam na dole. Dobrze, to nie pokażę. Ale myślę, że każdy wie, jak wygląda wata filtracyjna. To musimy brać pod uwagę w przypadku tych wkładów, że po pierwsze, watę co jakiś czas powinno się wymieniać. Ona ma zbierać te wszystkie najgorsze, najdrobniejsze syfy, żeby nam też aż tak bardzo tego filtra nie zabrudzić, to znaczy inaczej, nie zapchać go. Natomiast takiej waty się nie płucze, taką watę po prostu się najczęściej, ona jest bardzo tania, wyrzuca. Natomiast ja nie stosuję waty w swoich filtrach kubełkowych, stosuję je tylko w filtrach wewnętrznych, dlatego że ta wata potrafi się szybko zapchać i w związku z tym wtedy trzeba otworzyć filtr. A jest to problematyczne, on waży normalnie kilkanaście kilo, trudno go ruszyć. No i wiecie, jest to otwarcie, odłączenie. W związku z tym lepiej tego unikać. Ja waty w swoich filtrach kubełkowych unikam jak ognia, to znaczy po prostu ich nie stosuję. Drugi typ wkładu, którego ja nie używam w filtrach kubełkowych, jest to węgiel. Wielu akwarystów oczywiście używa węgla i potem musi go wymieniać. Węgiel aktywny oczywiście żyje, czyli spełnia swoją funkcję w akwarium, w filtrze, tylko przez jakiś określony krótki czas. W związku z tym, jeżeli miałbym zamiar trzymać filtr przez rok, dwa nieotwierany, to wkładanie tam węgla jest totalną bzdurą. Bo jeżeli przez tydzień, przez dwa tygodnie spełni on swoją funkcję typu usunie jakieś leki z wody lub substancje niepożądane, których byśmy nie chcieli. W akwariach roślinnych też się stosuje bardzo często węgiel i akurat nie stosuję, nie mam akwariów roślinnych. Natomiast jeżeli węgiel straci swoją, że tak powiem, jak nazwać, swoje właściwości, no to trzeba go z tego filtra wyjąć, bo będzie tylko zbierał błoto i zmieniał się tylko i wyłącznie w błoto. W związku z tym nie ma to kompletnie żadnego sensu, a wręcz taki wkład przeszkadza. Dlatego, że zapycha filtr, a węgiel potrafi się zapchać, plus dodatkowo ogranicza nam ilość miejsca, które powinniśmy mieć wykorzystane w filtrze na nasze wkłady. Na wkłady inne, na gąbkę, na ceramikę, czy na jakieś inne wkłady, czy zeolit, czy jakikolwiek inny wkład, który sobie wymarzymy i który będzie spełniał swoją funkcję, no bo wiadomo, że węgiel po pewnym czasie, po tygodniu, dwóch, trzech, czterech tygodniach kompletnie nie spełniał już swojej funkcji, należy go po prostu wyrzucić. Jest on bardzo tani, dlatego po prostu się go kupuje, wyrzuca, nie regeneruje się go w żaden sposób. W związku z tym ja polecam serdecznie stosowanie włókniny czy waty filtracyjnej w wewnętrznych filtrach kubełkowych, wewnętrznych filtrach, które mają po prostu kubełek. Kubełek, zaraz Wam pokażę w tym stylu, znaczy kubełek, źle to nazwałem, to bardziej chodzi o pojemnik. Tutaj jest filtr, kubełek do takiego filtra, widzicie? Tutaj się zakłada głowicę i tutaj ja do takiego filtra wkładam watę filtracyjną, ewentualnie węgiel. On się przefiltruje, jest w pojemniku zamkniętym. I jeżeli jest potrzeba, to węgiel wyrzucam i tak samo watę filtracyjną również wyrzucam. Absolutnie nie wkładam ich do filtra kubełkowego, bo kompletnie dla mnie to mija się z celem. Musiałbym ten filtr otwierać, wymieniać, wyrzucać. Oczywiście ilu akwarystów tyle zdań, natomiast ja w filtrach kubełkowych nie stosuję waty, bo uważam to za bzdurę. Uważam to za problematyczne. Nie używam też węgla, bo to uważam za bzdurę. Lepiej używać go w filtrze wewnętrznym, który ma dobry przepływ. I tyle. A jeżeli już ktoś musi używać węgla w filtrze kubełkowym, no to powinien się liczyć z tym, że co jakiś czas, krótki czas, powinien ten węgiel po prostu wymieniać. Ja kubła nie chcę otwierać. Zależy mi na tym, żeby to złoże bakterii, które tam się znajduje, trwało jak najdłużej i żeby żyło jak najdłużej. Także pamiętajcie, płucząc filtr kubełkowy, płucząc jego wkłady, pozbywacie się dużej części bakterii, a jeżeli wypłuczecie jeszcze wszystkie, no to już bardzo zubażacie tą florę, a jeżeli byście wyczyścili wkłady filtracyjne, bo jest ich na przykład za dużo, żeby wyczyścić na raz, a chcielibyście wyczyścić wszystkie z jakiegoś powodu, nie wiem z jakiego, ale z jakiegoś powodu chcielibyście wyczyścić, to absolutnie nie stosujcie wody kranowej, dlatego że to zabija całkowicie te bakterie, które znajdują się w tym filtrze, no i to jest już straszna głupota. Jeżeli chcecie zwiększyć przepływ, wyczyśćcie raczej węże, albo jeżeli macie taką potrzebę, wyczyśćcie po prostu część wkładów, jedną trzecią, połowę
I tyle. I nie stosujcie waty filtracyjnej. Widziałem ostatnio na pewnym filmie, gdzie ktoś, jakiś akwarysta, wyjął watę filtracyjną, wypłukał ją pod bieżącą wodą, żeby ją oczyścić i zapakował z powrotem taką fizelinę zbitą do filtra. No, tego się nie robi. To są podstawy akwarystyki, o czym tak naprawdę każdy powinien wiedzieć. Nie róbcie tego, wyrzućcie taką watę, włóżcie inną albo nie wkładajcie jej w ogóle, bo bardziej ona zaburzy pracę filtra, aniżeli taka wypłukana wata zaburzy pracę filtra, aniżeli przyczyni się do tego, że będzie on dobrze pracował, bo nie będzie. No więc odpowiedź, jak często czyścić filtr kubełkowy. Clue tego filmu, dla mnie odpowiedź jest prosta. Najlepiej nigdy, bo im brudniejszy filtr, tym czystsza nasza woda w akwarium. Paradoksalnie. Ale tak właśnie jest. Także pozdrawiam Was bardzo wszyscy akwaryści. Dajcie łapkę w górę, jeżeli film jest dla Was przydatny. Jeżeli nie zgadzacie się ze mną, napiszcie mi o tym w komentarzu. Jak się zgadzacie, również mi napiszcie o tym w komentarzu, żebym wiedział, że nie gadam sam głupot. I do następnej akwagatki.